Bobiś czeka na siostrzyczkę. Zasubskrybuj po więcej przygód Bobisia. Pewnego dnia Bobiś, mama i tata jedli obiad w kuchni. Tata przygotował kluseczki z sosem pomidorowym. Ulubione danie Bobisia. Ale co się stało? Ojej, mama nagle źle się poczuła. Wstała od stołu i zniknęła w łazience. Bobiś się zmartwił. Czy mama jest chora? Nie martw się, uspokoił go tata. Wszystko w porządku. Dokończ obiad, a gdy mama poczuje się lepiej, będziemy mieć dla ciebie niespodziankę. Niespodzianka? Ciekawe, co to? Zastanawiał się zaciekawiony Bobiś. Nieco później Bobiś razem z tatą siedzieli na kanapie i czytali historię o dzielnych piratach. Arr, kapitanie, przed nami wyspa tysiąca kokosów! Powiedział tata śmiesznym głosem, a Bobiś głośno się roześmiał. Do pokoju weszła mama. Ojej, czy to jakiś statek? Zdziwiła się mama. Arr, tak! Odpowiedział Bobiś. Płyniemy po skarb kapitana Barnaby. Chcesz popłynąć z nami? Obawiam się, że na dzisiaj mam już dosyć choroby morskiej. Uśmiechnęła się mama i mrugnęła do Bobisia. Choroby morskiej? A co to za choroba? Arr, to choroba szczurów lądowych! Zawołał tata, a mama się roześmiała. Właśnie tak. To znaczy, że od pływania na statku robi ci się niedobrze, wyjaśniła i usiadła na kanapie obok Bobisia i taty. Tak jak mnie przy obiedzie. Ale przecież nie jesteśmy na morzu, zdziwił się Bobiś. Tak, ale u mnie powód jest inny. Uśmiechnęła się mama i wzięła Bobisia za rączkę. Mama jest w ciąży, powiedział tata. Bobiś popatrzył na mamę, a potem na tatę. A co to znaczy? Bobiś zmarszczył brwi. To znaczy, że niedługo zostaniesz starszym bratem, wyjaśniła mama. Bobiś się ucieszył, będzie miał się z kim bawić. Mama powiedziała, że dzidzia rośnie teraz w jej brzuchu. To dlatego jest taki duży. Czasem brzuch mamy śmiesznie podskakiwał. To dzidziuś kopie, wyjaśnił tata. Bobiś się zaniepokoił. Czy mamę to boli? Zapytał Bobiś. Nie, kochanie, nic a nic, zapewniła go mama. Ty też byłeś kiedyś w brzuchu, powiedział tata, a Bobiś bardzo się zdziwił. Jak mógł się tam zmieścić? Zanim urosłeś, byłeś taki malutki jak twoja siostra, wytłumaczyła mu mama. Bo tak, już wiemy, że będziesz miał siostrzyczkę. A jak będzie miała na imię? Zapytał Bobiś. Jeszcze nie wiemy. Mama i tata spojrzeli po sobie. To może Bobinka? Zaproponował szybko Bobiś, a rodzice się roześmiali. Mama czasem źle się czuła i dużo spała. Tata wytłumaczył Bobisiowi, że mama musi teraz dużo odpoczywać i trzeba jej pomagać. Jak dzielni rycerze! Zawołał Bobiś. Zgadza się, mama to nasza królowa, a Bobinka królewna. A ja i ty, ser Bobisiu, musimy się nimi opiekować. Bobisiowi bardzo się to spodobało. Tata powiedział mu, że bycie starszym bratem to bardzo ważna rola. To od ciebie Bobinka będzie się uczyć i we wszystkim cię naśladować, wytłumaczył tata. Bobiś szeroko się uśmiechnął. Będzie najlepszym starszym bratem w całym królestwie. Od tej pory Bobiś bardzo pomagał mamie. Kiedy odpoczywała, przynosił jej poduszki i grzecznie się bawił. A razem z tatą gotowali dla niej pyszne obiady. Raz zrobili nawet ciasto. Wyglądało inaczej niż ciasto mamy i trochę inaczej smakowało, ale tata powiedział, że gdy poleją je czekoladą, będzie dużo lepsze. I było. Mama często mówiła, że Bobiś jest wspaniałym starszym bratem, a Bobiś był z siebie bardzo dumny. Bobiś codziennie rano witał się z Bobinką w brzuchu, a wieczorem mówił jej dobranoc. Raz nawet go kopnęła, kiedy przytulił się do mamy. Ale ona silna! Zdziwił się Bobiś. Bobinka to prawdziwy karateka! Zaśmiał się tata. Bobiś już nie mógł się doczekać, aż zagra z siostrą w piłkę. Będziesz musiał trochę poczekać, uśmiechnęła się mama. Kiedy Bobinka przyjdzie na świat, będzie bardzo malutka. Przez większość dnia będzie spała i jadła. Minie trochę czasu, zanim razem się pobawicie. Bobiś zmarszczył czoło w zamyśleniu, ale zaraz potem wyraźnie się rozchmurzył. Nie szkodzi, jak już teraz tak kopię,
to niedługo zagramy razem 2 na 2 z Antosiem i Martą. Nie będą mieć z nami szans! Ucieszył się Bobiś i szeroko się uśmiechnął. Bobisia często odwiedzali dziadkowie. Chodzili na spacery, robili razem zakupy, a babcia gotowała pyszne obiady. Nikt nie robi takich pierogów jak babcia. Czasem to Bobiś jeździł do nich i wtedy całe dnie spędzał w ogródku razem z dziadkiem. Czasami Bobiś nie chciał jechać do dziadków, wolał zostać w domu i bawić się z mamą. Bobiś był wtedy trochę zazdrosny, ale mama i tata wytłumaczyli mu, że kochają go najmocniej na świecie i zawsze będą go kochać. A niedługo będzie go kochać też Bobinka. Pewnego dnia Bobisia odwiedziła ciocia. Przyszła pomóc urządzić pokój dla małej Bobinki. Bobiś też pomagał. Tata dał mu nawet pędzel. Bobiś namalował na ścianie serduszka i kolorowe kropki. Bobinka będzie miała najpiękniejszy pokój na świecie, powiedziała mama, a Bobiś był z siebie bardzo dumny. Bobiś z rodzicami odwiedzili też wielki sklep. Było tam mnóstwo zabawek, wózków i ubranek dla naprawdę małych maluszków. Bobiś bardzo się zdziwił. Nie wiedział, że siostrzyczka jest taka malutka. Kiedy wrócili do domu, mama z tatą pokazali Bobisiowi duży album ze zdjęciami. Ojej, jakie małe Bobo! Zawołał Bobiś. To ty! Uśmiechnęła się mama. Tak wyglądałeś, gdy się urodziłeś. Zobacz, jakie miałeś krótkie włosy. Bobiś zmarszczył brwi. Dzidziuś na zdjęciach w ogóle go nie przypominał. Ciekawe, czy Bobinka będzie do niego podobna? Zastanawiał się Bobiś. Nadeszła pora, gdy mama i tata pojechali do szpitala. Mama mocno uściskała Bobisia. Tata zniósł do auta torbę z rzeczami dla mamy i Bobinki. Tak się zdenerwował, że musiał wrócić po kluczyki do samochodu. A potem wrócił drugi raz, bo zapomniał o mamie. Bobiś też troszkę się denerwował, ale rodzice uspokoili go, że niedługo wrócą. I to nie sami, a z siostrzyczką. Bobiś został więc w domu z dziadkami. Cały wieczór dmuchali kolorowe balony, żeby udekorować dom na przybycie siostry. Bobiś z babcią przygotowali też laurkę dla mamy. Bobiś sam narysował na niej wielkie czerwone serce. W nocy, gdy Bobiś już spał, obudził go telefon. To tata dzwonił ze szpitala, żeby powiedzieć wszystkim, że Bobinka jest już na świecie. Niedługo wrócimy do domu. Bobinka już nie może się doczekać, aż pozna swojego brata, zapewnił Bobisia tata. Bobiś się ucieszył. On też bardzo chciał poznać siostrę. Szczególnie, że, jak powiedział mu tata, Bobinka ma dla niego prezent. Nowe klocki i książeczkę. Bobiś był bardzo podekscytowany. Długo nie chciał się położyć, ale kiedy w końcu babcia przykryła go kołdrą, od razu zasnął. Śnił o Bobince i o nowych klockach i o wszystkich rzeczach, które będą razem robić. Ciąg dalszy nastąpi. Porozmawiajcie. Mama Bobisia była w ciąży i czasami gorzej się czuła. Musiała więcej odpoczywać i nie mogła bawić się z Bobisiem we wszystkie zabawy. Jak Bobiś pomagał mamie? Kiedy rodzice pokazali Bobisiowi zdjęcia z czasów, gdy się urodził, nie mógł się na nich poznać. Był bardzo mały i miał króciutkie włosy. Wy też obejrzyjcie razem stare fotografie i filmy. A może rodzice opowiedzą ci historię twoich urodzin? Zasubskrybuj po więcej przygód Bobisia.